Siemaneczko kochani, witajcie na moim kanale. Ja jestem Marta i dzisiaj wracając z pracy dostałam paczuszkę. Jest to paczuszka od Chillbox. Są to boksy subskrypcyjne. Tak, zamówiłam boks subskrypcyjny miesięczny. Zamówiłam tylko jedną miesięczną subskrypcję, ponieważ chciałam zobaczyć jak to wygląda. Przy okazji Wam pokazać jak to wygląda. Jeśli mi się spodoba, możliwe, że wybiorę subskrypcję na kilka miesięcy. Jeden miesiąc takiej subskrypcji kosztował mnie 89 zł, więc mam nadzieję, że znajdziemy tam ciekawe kosmetyki. Powiem Wam, że jest troszkę taka dość ciężka, ładnie zapakowana. Zaraz otworzymy i wszystko sprawdzimy. A jeśli lubicie takie filmy, gdzie zamawiam coś nowego, coś świeżego, coś sprawdzam, jak wyglądają na przykład takie boksy subskrypcyjne, jest ich w internecie wiele, więc mogę zamówić jeszcze coś innego. Możemy sprawdzić ten i kilka innych. Jeśli interesują Was takie filmy, to zapraszam Was serdecznie do zostawienia łapki w górę pod tym filmem. I oczywiście nie zapomnijcie o przycisku subskrypcji, żeby nie ominął Was żaden film. A teraz przejdźmy do otwierania. A więc ja już sobie poza kamerą tutaj napoczęłam ten karton, bo naprawdę ciężko było to wyciągnąć. I otwieramy dalej. Mamy tutaj napis. Twoje pudełko pełne relaksu czeka na Ciebie w środku. Naprawdę bardzo fajnie jest to skonstruowane. Ja już jestem zadowolona, bardzo mi się to podoba. Czyli walczymy dalej. Otwiera się to w ten sposób. I rzeczywiście w środku jest pudełko. Już wyciągam. Niestety nie jest one zabezpieczone w żaden sposób tutaj, więc latało po tym kartonie. Coś mi tu jeszcze wypadł, jakiś kawałek kartonu. I pudełko w kartonie znajdujące wygląda tak. Jest na nim napis Chillbox. Otwieramy. Oczywiście ja standardowo nie mogłam się doczekać z tym boksem, więc jeśli coś niedokładnie mówię, źle opowiadam czy coś, to wybaczcie mi, ale jestem po pracy, jest godzina 6:30 i ja wróciłam dopiero z nocy z pracy. Byłam 8 godzin w nocy w pracy, więc mam prawo coś źle powiedzieć. A więc tak wygląda boks. Nie wiem z której strony, o tutaj się go otwiera, więc otwieram. I wygląda to tak. Na początku mamy karteczkę. Jest napisane na niej. Czerwiec 2021. Bądź miła, bądź cierpliwa, bądź hojna, bądź akceptująca, bądź właśnie taka, przede wszystkim dla samej siebie. Wszystko ma początek właśnie wtedy. Bardzo miłe, naprawdę. Bardzo mi się to podoba i jest to taka karteczka i z drugiej strony ona jest nieotwierana i z drugiej strony mamy produkty wyjaśnione. Czym są? Więc tutaj już Wam mówię, wyciągnęłam karteczkę i pokażę Wam, jak to wygląda. Wygląda to tak. Pamiętajcie, że boks kosztował 89 zł, więc mam nadzieję, że coś tu ciekawego będzie. Pierwszym, czym rzuca mi się w oczy, jest to smoothie, sok. Smoothie only fruits. I powiem Wam, że widziałam go w weekend na promocji w Auchan za 4 zł 95 groszy. Ten sam. Jest tutaj blackberry, pear, canberry, banana, apple. Więc no taki, no nie wiem czy mi to będzie smakować. Ciekawe czy to ma datę do spożycia. Tak, ma. Dobra, może mój mąż to wypije. I co tutaj jest napisane o tym soku? Smoothie only fruits i tutaj jest napisane 5,99. No ja widziałam na promocji za 4,99. Jest napisane pyszne smoothie, idealne na letnie wieczory. Polecamy wstawianie go na kilka godzin do lodówki. Ciepłe jest smaczne, a schłodzone pyszne. Do smoothie nie dodano ani grama cukru i substancji chłodzących. W środku znajdziesz tylko jeżynę, gruszkę, jabłko, banana i żurawinę. No, jakoś mnie to nie przekonuje, jeśli chodzi o boksa za 89 zł. Dalej. Dalej znajdziemy tutaj w boksie, znajdujemy, patrzę, taki woreczek ładny.
który mi się spodobał i od razu do niego sięgnęłam i widzę, że jest to jakiś pilniczek, szklany pilnik, tak, to jest to, szklany pilnik, kosztuje 13,99. Jest napisane, szklane pilniki są o wiele bardziej trwałe od tych zrobionych z papieru. No i jakie jest to ładne. No i mamy tutaj, otwieram woreczek. I mamy tutaj zwykły pilnik papierowy, o którym mówili, że jest nietrwały. I szklany pilniczek. Dosyć spory, bo ja mam tutaj szklany, ale jest on słabo praktyczny, to on jest dużo mniejszy, jak widzicie, nie? Jest dużo mniejszy. No, wygląda on ładnie, nie? Co ja mogę więcej powiedzieć na temat pilniczka? I tutaj jeszcze mamy jakąś ulotkę, że są też lakiery hybrydowe, luksusowe, sztuczne paznokcie i takie tam produkty do pielęgnacji. Myślę, że jest to ładnie zapakowane, nawet jakby komuś do prezentu wrzucić, to fajnie by to wyglądało, ale no sama osobiście nie kupiłabym tego za 13,99, więc na razie nie jestem zachwycona. I tutaj sięgam po kolejny produkt, powiedzmy tutaj pierwszy lepszy biorę. I jest to Derma Rolon z 30 SPF. Wygląda to w ten sposób. Jest to rolon słoneczny SPF 30 i kosztuje 39 zł podobno. Hipoalergiczny i wysoce wodoodporny krem przeciwsłoneczny. Sprytne opakowanie w formie rolonu, jest wygodny w użyciu. Jest naprawdę wydajny, można śmiało zabrać go na pokład samolotu. Hurra, w końcu możemy latać. Produkt z bezpiecznymi filtrami chroniącymi przed promieniowaniem UV i UVB. Warto mieć zawsze przy sobie. Zapewnia on optymalną ochronę delikatnej skóry. Jest w pełni bezpieczny dla dorosłych i dla dzieci powyżej 3 roku życia. I tutaj praktycznie mamy to na samo napisane na tej nakrętce. Nie wiem, czy w rzeczywistości on jest wart 39 zł. Chciałabym zobaczyć, jak pachnie, więc chcę odkleić to, bo to jest całe poklejone, a ja nie lubię takich rzeczy poklejonych i mam nadzieję, że tu kleju pod spodem nie będzie, bo ja nie lubię, jak coś się klei, bo mnie to od razu denerwuje. No ale nieważne. Może trochę dużo gadam, bo jestem taka niewyspana i w ogóle, ale ja muszę powąchać, jak to pachnie. Powiem Wam, że bardzo alkoholowo czuję ten zapach. Tak kurczę, no. A tutaj jest jeszcze napisane 0%, ale czuję alkohol ewidentnie. No, tak średnio, ale no niedługo jadę na wakacje, więc może się przyda. Czekajcie na vloga z wakacji. Zostały jeszcze dwie rzeczy, widzę tutaj w pudełku. Wezmę tą niezapakowaną w szklanym opakowaniu i jest tutaj napisany nasiona czarnuszki, jakiś olejek, proszę bardzo, i już tutaj szukam. A sorry, tutaj w ogóle ten pilnik, który był w tym, to tutaj jest szklany pilnik 13,99, a to kwadratowe, co Wam pokazywałam, to jest bufer nabłyszczający i on kosztował jeszcze 10,99. No nie chce mi się wierzyć, że coś takiego 10,99. Ja bym w życiu za to nie dała. Ja myślałam, że to jest jakiś gratis. O matko. Dobra, wracając do tego sprayu. No i gdzie ja go mam? Nie mam go tutaj. Do tego nie mam, czyli to dostałam jako szóstkę, bo można było wybrać sobie właśnie tam w opcji przy zakupie, czy chcemy dostać książkę i jak to jaką, jaki rodzaj książki, albo dodatkowy kosmetyk. I tutaj mamy właśnie książka lub kosmetyk zamiast książki. Dopełnieniem relaksu jest oczywiście książka. Nie ma to jak letni wieczór z lampką wina i dobrą książką w ręce. Jest napisane obyczajowa, przygodowa, kryminał, romans, fantastyka i to wszystko mogliście wybrać właśnie tam na stronie. I tutaj dalej. Wolisz kosmetyk zamiast książki? Mamy dla Ciebie olej z nasion czarnuszki. Stosowany regularnie przy masażu skóry głowy, wzmacnia cebulki włosów, ograniczając ich wypadanie oraz stymuluje porost. Zatrzymuje we włosach nawilżenie, chroniąc je przed szkodliwym działaniem czynników zewnętrznych. No ja aktualnie stosuję czegoś innego. Stosuję olejku z Only Bio.
czarnuszki kiedyś próbowałam i jakoś mi ta czarnuszka nie weszła w krew. No po prostu mi nie przypasowała. Zaraz sobie tutaj, tak, to jest taki żółty olejek, wzięłam sobie kropelkę tutaj. Już czuję zapach, tak, to jest ten sam olejek, który używałam do właśnie włosów. No nie wiem, może będę próbowała tak na zmianę coś tam próbować z tym olejkiem, ale do oleju z czarnuszki niestety się nie przekonałam. Korzystałam z kilku i niestety on nie był zbyt dobry dla mnie, więc jakoś ten boks mnie nie przekonuje, żeby zamówić subskrypcję. Może polecicie mi jakieś inne boksy z innych stron subskrypcyjnych, tylko z tego co wiem, tutaj mogłam zamówić właśnie na jeden miesiąc subskrypcję, a z innymi, które patrzałam, mogłoby być ci ciężko, ponieważ tam trzeba zamówić subskrypcję i można ewentualnie zrezygnować, a nie można po prostu zamówić jeden raz, bo ja często zapominam i mogłabym zapomnieć z tego zrezygnować, po prostu brałoby mi kasę niepotrzebnie, abym nie była tym zainteresowana, nie? Więc jeśli coś takiego znacie, no to chętnie sprawdzę. I została nam ostatnia rzecz. Tutaj coś, jest to Poli Organic Skincare i jest to jakiś, już Wam pokazuję, wygląda to w ten sposób. Moisturizing Hydrolonic Toner. I jest to spray kojący i przywracający równowagę skóry. 55 zł ponoć on kosztuje. Kiedy nadchodzi lato, uwielbiamy kosmetyki mygiełki. Antysmogowa seria kosmetyków Poli Organic to jeden z naszych ulubieńców. Niezależnie od pory roku, regularne stosowanie sprayu zapobiega również nieprzyjemnemu ściąganiu skóry i pieczeniu naskórka. Cera przestaje się łuszczyć i jest nawilżona, czyli tylko tutaj jest napisane nawilżający spray do twarzy z kwasem hialuronowym. Do twarzy właśnie, do twarzy. Ja nie używam takich mgiełek bardzo do twarzy, bo po prostu boję się, że rzęsy mi odpadną przez to. No ale może jakoś spróbuję. Jestem ciekawa, jak pachnie. Wygląda to tak, jak wyciągniemy z opakowania. Nawet ładnie się prezentuje. Wezmę sobie na drugą rękę, psiknę. Powiem Wam, że... No, zapach też mi tak nie bardzo podchodzi, bo pachnie trochę trochę jak dentysta i trochę jak szafa babci. Nie wiem, jakoś nie jestem przekonana do tego boksa, jakoś tak jakoś nie za bardzo mi się podoba. Jak już zobaczyłam te smoothie, które widziałam na promocji w Auchan ostatnio, ja rozumiem, że oni muszą zarobić, no ale bez przesady, no. Dawać komuś piniżek warty niby 15 zł? Hello. W jakim my świecie żyjemy, no bez przesady. To już mogli dać szminkę jakąś albo coś takiego. No nie wiem, moja opinia jest taka, że nie za bardzo podoba mi się ten boks. Tak, czarnuszkę już kiedyś próbowałam, olej z czarnuszki mi nie wchodził. Tu ten spray nie tak nie za bardzo pachnie. Pilniki jakieś, no nie wiem. Jakoś trochę nie moja bajka, więc no trochę mi się to nie podoba, trochę czuję się, że zmarnowałam to 89 zł, ale z drugiej strony czuję, że wypróbowałam coś nowego, więc może czy było warto, czy nie było warto, jak myślicie? Dajcie znać w komentarzach. Chętnie przeczytam Wasze opinie na ten temat. No i na dzisiaj to już koniec, to był tylko ten boks. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie, do zobaczenia w następnym filmie. Nie zapomnijcie o przycisku subskrypcji, o łapeczce w górze. I możecie zaglądać na mojego Instagrama, tam też często wstawiam ciekawe rzeczy kosmetyczne i ciekawe rzeczy z mojego życia, jeśli jesteście zainteresowani. Również możecie zajrzeć na mojego TikToka. I dziękuję Wam bardzo za oglądanie, do zobaczenia w następnym filmie, cześć!